Witajcie, kosmiczni przyjaciele! Stoimy u progu jednego z najważniejszych momentów w dziejach nauki. Niebawem w przestrzeni kosmicznej znajdzie się długo wyczekiwany kosmiczny teleskop Jamesa Webba. James Webb Space Telescope, w skrócie JWST, często nazywany bywa następcą kosmicznego teleskopu Hubble'a i nie ma tutaj znaczenia to, że oba instrumenty obrazują w innym zakresie widma. Teraz to JWST będzie naszym największym okiem na wszechświat i zrewolucjonizuje wiele obszarów astronomii, astrofizyki i kosmologii, tak jak niegdyś Hubble. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy kosmicznego teleskopu Jamesa Webba? Zobaczmy. Koncepcja Next Generation Space Telescope powstała już w roku 1989 i dziś, po 32 latach od pomysłu, w końcu się materializuje. W 2002 roku zdecydowano o zmianie nazwy projektu z Next Generation Space Telescope na James Webb Space Telescope od imienia i nazwiska drugiego administratora NASA, Jamesa Edwina Webba, który pełnił swój urząd w latach 1961-1968, czyli w czasach programu Apollo. To wspólny projekt kosmicznych agencji amerykańskiej NASA, kanadyjskiej CSA i europejskiej ESA. Cały wieloletni proces jego budowy pochłonął ponad 10 miliardów dolarów i momentami budził wiele kontrowersji, ale nie zapominajmy, że to niezwykle ambitny i trudny program, wymagający wprowadzenia wielu innowacyjnych, przełomowych technologii, koniecznych, by sprostać wymogom obserwacyjnym. Wszystko musiało być dopięte absolutnie na ostatni guzik i nie było miejsca na jakiekolwiek niedociągnięcia. Dziś jednak najważniejsze jest to, że misja kosmicznego teleskopu Jamesa Webba niebawem się rozpocznie. Będzie największym wysłanym w przestrzeń kosmiczną teleskopem w historii i zoptymalizowany jest wyłącznie do pracy w bliskiej i średniej podczerwieni, czyli paśmie niewidocznym dla ludzkiego oka. Ale ludzkie oko tak naprawdę niewiele widzi i by sięgnąć tam, gdzie wzrok nie sięga, astronomowie już od lat 30. ubiegłego wieku obserwują kosmos w zakresie widma wykraczającym poza światło widzialne. Bez radioastronomii, obserwacji w zakresie fal rentgenowskich, promieniowania gamma, mikrofal czy podczerwieni nie doszłoby nigdy do wielu spektakularnych i przełomowych odkryć. Łączenie wielu obserwacji w różnym spektrum pozwala stworzyć pełniejszy obraz struktury, składu i zachowania obiektu, niż byłoby to w stanie ukazać samo światło widzialne. Jednak obserwacje z Ziemi ograniczane są przez atmosferę. Blokuje ona większość fal elektromagnetycznych, a zakres optyczny, w którym jest przezroczysta, ulega wielu szkodliwym efektom w wyniku rozpraszania, pochłaniania światła oraz turbulencji powietrza. Duże naziemne obserwatoria radzą sobie z tymi problemami, stosując optykę adaptatywną, która kompensuje zniekształcenia, a niektóre z nich budowane są wysoko w górach, gdzie poza zakresem optycznym i radiowym w kilku bardzo wąskich oknach dociera również podczerwień, więc w jakimś stopniu udaje się prowadzić obserwacje w podczerwieni również z Ziemi. Najlepiej jednak umieścić instrument w przestrzeni kosmicznej. Choć pojawiają się przy tym inne ograniczenia, to jednak znika największa bariera, czyli ziemska atmosfera. Kosmiczny teleskop Hubble'a został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w kwietniu 1990 roku i od tamtego czasu przeprowadził ponad 1,5 miliona obserwacji. Znajduje się na orbicie okołoziemskiej, na wysokości 610 km nad Ziemią. Zaprojektowany został głównie do obserwacji w świetle widzialnym. Surowe zdjęcia są w skali szarości, ale robione są z wykorzystaniem filtrów przypisanych dla konkretnej długości fali. Po złożeniu zdjęcia możemy otrzymać kolorowy obraz taki, jaki widziałoby ludzkie oko, ale można też z użyciem pozostałych filtrów uzyskać różne umowne palety barw. Zakres pracy Hubble'a wykracza jednak poza spektrum światła widzialnego, nieznacznie wchodząc w ultrafiolet oraz bliską podczerwień. Tak, kosmiczny teleskop Hubble'a również obserwuje w podczerwieni, ale jego możliwości na tym polu są mocno ograniczone. Z kilku powodów. Nie chodzi wcale o to, że nie jest instrumentem przystosowanym do obserwacji w tym zakresie widma. To swoją drogą, ale obserwacje w podczerwieni wymagają również spełnienia kilku bardzo ważnych warunków. O nich za chwilkę. Zastanówmy się najpierw, po co w ogóle nam obserwacje w podczerwieni.
W wyniku rozszerzania się wszechświata widmo oddalających się od nas obiektów przesuwa się ku czerwieni, a tych najdalszych oddalających się najszybciej wypchnięte jest już całkowicie w podczerwień i tylko obserwacje wyspecjalizowanym teleskopem pracującym w podczerwieni pozwoli nam je dostrzec. Teleskop Hubble'a w swym ekstremalnie głębokim polu dostrzegł młode galaktyki mocno przesunięte ku czerwieni. Najmłodsze, widoczne na zdjęciu, powstały zaledwie 450 milionów lat po wielkim wybuchu. Tutaj jednak jego możliwości się kończą. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba zajrzy jeszcze głębiej i ukaże wszechświat takim, jak wyglądał w wieku zaledwie 200 milionów lat. Zaobserwuje najdalsze i najmłodsze galaktyki we wszechświecie. Dostrzeże obiekty 100 razy ciemniejsze niż teleskop Hubble'a. Wiek wszechświata szacuje się na 13,8 miliarda lat. Zobaczymy więc, jak wyglądał, gdy upłynęło zaledwie 2% jego obecnego wieku. Będzie to zatem swego rodzaju podróż w czasie do tzw. ciemnych wieków wszechświata i czasów, w których zapaliły się pierwsze gwiazdy. Teleskop Jamesa Webba przyjrzy się także gwiezdnym żłobkom, czyli miejscom narodzin nowych gwiazd. W świetle widzialnym są to obszary trudno dostępne, schowane pod gęstym gazem i pyłem. Młode gwiazdy emitują jednak również światło podczerwone, które swobodniej przechodzi przez pyłowe obłoki i nie jest w nich tak rozpraszane jak światło widzialne. Ukazywały to już zdjęcia z Hubble'a. Obrazy w świetle widzialnym przedstawiały piękne mgławice, ale nie widzieliśmy tego, co kryje się w ich wnętrzu. Ujawniały to dopiero zdjęcia w bliskiej podczerwieni, na których obłoki stawały się przezroczyste i pojawiało się znacznie więcej młodziutkich, ukrytych dla ludzkiego oka gwiazd. Trzecim głównym celem teleskopu Jamesa Webba będzie obserwacja egzoplanet. Nie ukaże nam on oczywiście ich powierzchni, lecz dzięki emisji ciepła będą one widoczne jako malutkie plamki obok swych macierzystych gwiazd. By je zarejestrować, konieczne będzie użycie koronografu, czyli specjalnej przysłony blokującej światło gwiazd, ponieważ świecą one miliony razy jaśniej niż okrążające je planety. JWST będzie mógł także obserwować tranzytujące na tle swych gwiazd planety, a dokładniej z wykorzystaniem spektrografu analizować widmo światła przechodzącego przez atmosfery planet, co umożliwi określenie ich składu oraz sprawdzenie, czy na powierzchni może znajdować się woda w stanie ciekłym. James Webb Space Telescope będzie również obserwować nasze kosmiczne podwórko, Układ Słoneczny. W jego zasięgu będą wszystkie planety i ich księżyce znajdujące się dalej od Słońca niż Ziemia, a także odległe asteroidy i komety z pasa Kuipera. Brzmi to jak początek wspaniałej przygody, ale pamiętajmy, że zanim teleskop rozpocznie swoją pracę, czeka go jeszcze półroczne, bardzo skomplikowane wdrożenie i przygotowanie do obserwacji. I w tym momencie powróćmy do tych specjalnych warunków, które muszą zostać spełnione, aby teleskop mógł prowadzić wydajne obserwacje w zakresie podczerwieni. JWST po miesiącu od startu dotrze do punktu Lagrange 2, położonego 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, swojego docelowego miejsca, z którego będzie prowadził wszystkie obserwacje. Podczerwień to promieniowanie cieplne, dlatego teleskop musi być oddalony od Ziemi i schowany za dużą osłoną przed Słońcem i Ziemią, czyli największymi źródłami ciepła, które uniemożliwiałyby obserwacje. Światło odległych obiektów, które ma obserwować JWST, jest bardzo słabe, więc nie może być absolutnie żadnych zakłóceń. Teleskop pasywnie schłodzi się do temperatury około 37 kelwinów, co zapewni mu wyjątkową wydajność w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Schłodzone instrumenty również nie będą generować dużych ilości ciepła, które istotnie wpływałoby na zarejestrowany sygnał. Czułość teleskopu będzie ograniczona jedynie naturalnym światłem zodiakalnym i powinna przekraczać możliwości obserwatoriów naziemnych i innych obserwatoriów kosmicznych. Już rozumiecie, dlaczego JWST nie mógł zostać umieszczony na niskiej orbicie wokół Ziemi. Nie udałoby się osiągnąć tych wszystkich warunków. Dodatkowo narażony byłby na zderzenie z jakimś kosmicznym śmieciem czy mikrometeoroidem, a przecież jego lustro jest całkowicie odsłonięte. W punkcie L2 będzie bezpieczniejszy, nie ma tam kosmicznych śmieci pozostawionych przez ludzi, a i pyłu oraz mikrometeoroidów nie będzie tak wiele. Inżynierowie nie wykluczają możliwych uderzeń w lustro teleskopu, ale upłynie sporo czasu, zanim uszkodzenia czy otarcia zaczną wpływać na jakość obrazów dawanych przez tak ogromne lustro.
Lustro teleskopu Jamesa Webba składa się z 18 sześciokątnych segmentów o szerokości 132 cm każdy, a jego powierzchnia jest 6 razy większa niż powierzchnia lustra teleskopu Hubble'a. Co ciekawe, mimo tak znacząco większej powierzchni, lustro Webba jest wyraźnie lżejsze od lustra Hubble'a. Wszystko za sprawą wyjątkowego materiału użytego do jego wykonania, którym jest beryl. Metal bardzo lekki, a jednocześnie bardzo trwały i stabilny w niskich temperaturach. Idealny do użycia w przestrzeni kosmicznej. Beryl jednak nie jest taki ładny i złoty. Za kolor lustra odpowiada cienka warstwa złota. Jest ona potrzebna, ponieważ metal ten doskonale odbija światło czerwone oraz podczerwień. W celu ochrony złotej warstwy całość jest jeszcze pokryta amorficznym dwutlenkiem krzemu, czyli po prostu szkłem. Promieniowanie podczerwone jest zbierane przez takie same teleskopy jak optyczne, ale już samo użycie złotej warstwy uniemożliwia sensowne obserwacje w zakresie światła widzialnego. Większe lustro Webba zbierze o wiele więcej światła niż mniejsze lustro Hubble'a, ale zdolność rozdzielcza obu instrumentów będzie podobna. Z amatorskich obserwacji nieba wiemy, że im większe lustro, tym lepsza zdolność rozdzielcza teleskopu, ale na co dzień rozmawiamy wyłącznie o świetle widzialnym i zapominamy, że na zdolność rozdzielczą teleskopu wpływa również obserwowana długość fali. Prawie 2,5-metrowe lustro teleskopu Hubble'a w świetle widzialnym osiąga zdolność rozdzielczą na poziomie 1/10 sekundy łuku. Aby podobny wynik osiągnąć w podczerwieni, potrzeba większego lustra, mniej więcej takiego. Zdjęcia z Hubble'a i Webba będą mieć podobną rozdzielczość kątową, ale nie zapominajmy, że Webb zbierze więcej światła, będzie obrazował głębiej w podczerwieni i posiada na swoim pokładzie nowocześniejsze detektory. Jego zdjęcia będą zupełnie nową jakością i pewnie zastanawiacie się, jak będą wyglądać. Możemy tylko przypuszczać i na pierwszy opad szczęki będziemy musieli poczekać przynajmniej do połowy 2022 roku. Powiem to jeszcze raz, bo wiele osób naprawdę o tym zapomina. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba obrazować będzie w spektrum niewidocznym dla ludzkiego oka. To, co zarejestruje JWST, będzie więc w cudzysłowie przetłumaczone na widoczne dla nas barwy. Kolory będą przypisane umownie do poszczególnych długości fali. Podobnie jak to było w przypadku wyłączonego już teleskopu Spitzera, który pracował w paśmie dalekiej podczerwieni. I niektórzy mogą teraz pomyśleć, ho ho, to będzie wybujała wyobraźnia grafików w Photoshopie. I poniekąd tak, ale nie ma innej możliwości, abyśmy mogli zobaczyć podczerwień. Rzecz jasna, naukowcy, którzy będą przetwarzać zdjęcia z Webba, nie będą ingerować w sygnał, a jedynie go wydobywać. Zobaczymy to, co będzie w stanie zarejestrować JWST. Wszystkim rozczarowanym przypominam, że zadaniem kosmicznych teleskopów nie jest dostarczanie nam pięknych zdjęć i doznań estetycznych. Mają one głównie realizować swoje cele naukowe. Teleskop Hubble'a wykonał ponad 1,5 miliona obserwacji z wykorzystaniem spektrometrów, spektrografów, fotometrów i tylko od czasu do czasu udostępniono nam jakieś ładne zdjęcie, abyśmy mogli zobaczyć, że coś się dzieje. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba zabiera ze sobą w kosmos 4 instrumenty. Near Infrared Camera, w wolnym tłumaczeniu kamera bliskiej podczerwieni, to podstawowy rejestrator obrazu teleskopu. Near Cam pracować będzie w zakresie długości fali od 0,6 do 5 mikrometrów i pozwoli dostrzec światło pierwszych gwiazd i galaktyk podczas ich formowania. Dzięki niemu możliwa będzie również obserwacja obiektów w pasie Kuipera, młodych gwiazd w Drodze Mlecznej oraz populacji gwiazd w pobliskich galaktykach. Wyposażony jest w koronografy umożliwiające zasłanianie światła gwiazd, co powinno pozwolić na dokładniejszą charakterystykę okrążających ich egzoplanet. W tym samym zakresie długości fali co NIRCam pracować będzie NIRSPEC, czyli spektrograf bliskiej podczerwieni. Zadaniem NIRSPEC, jak na spektrograf przystało, jest rozszczepianie światła badanych obiektów na widmo, którego analiza pozwala dowiedzieć się więcej o ich właściwościach, takich jak temperatura, masa czy też skład chemiczny. Instrumentem złożonym z kamery i spektrografu jest MIRI, instrument średniej podczerwieni. MIRI pracować będzie w zakresie od 5 do 28 mikrometrów, a jego szerokopasmowa kamera będzie kontynuować uwielbianą przez wielu astrofotograficzną działalność teleskopu Hubble'a, tyle tylko, że w podczerwieni.
Z Miri wiąże się pewna interesująca ciekawostka techniczna. Jest to jedyny instrument, do pracy którego nie wystarcza to, że znajduje się w przestrzeni kosmicznej i jest osłonięty od Słońca odpowiednią osłoną. Temperatura operacyjna detektorów Miri to tylko 7 kelwinów, co wymusiło zastosowanie specjalnego modułu chłodzenia wykorzystującego efekt Joule'a Thomsona. Spadek temperatury gazu, konkretnie helu, na skutek jego rozprężania. Ostatnim naukowym instrumentem teleskopu Jamesa Webba jest rejestrator obrazów bliskiej podczerwieni i spektrograf bezszczelinowy. To on będzie odpowiadał za poszukiwania egzoplanet i badanie ich atmosfer. Razem z nim w jednym module znajduje się Fine Guidance Sensor, który umożliwia precyzyjne celowanie w obiekty. Teleskop zasilany będzie przez panele słoneczne generujące moc 2 kW. To dwukrotnie więcej niż JWST będzie potrzebował do swojej pracy. Jego misja ma potrwać przynajmniej 5,5 roku, a optymalnie zakłada się 10 lat. Po tym czasie, prędzej czy później, wyczerpie się paliwo wspomagające utrzymanie stabilnej orbity oraz orientacji teleskopu. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i niebawem wkroczymy w kolejną erę w historii eksploracji kosmosu. W tym filmie to wszystko, bardzo dziękuję wspierającym i widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!